To dzielny i dumny człowiek. Zawsze mówił, że lepiej się czuje wśród zwierząt. Kojarzę ty człowieka. Chyba był idealnym kandydatem na Bezlicego. Nie. Ten pomysł pojawił się później. Początkowo nie był wyznawcą. Dopiero gdy otrzymał błogosławieństwo matki, postanowił wspomagać ją ze wszystkich sił. To wtedy zaczął dostarczać wam leki? Tak. Zajął się niektórymi naszymi potrzebami. I cały czas mieszkał w tej chacie? To kawał drogi, szczególnie piechotą. I to właśnie było w Sabicie szczególne. On się zwyczajnie nie bał. Ani potworów, ani nawet mroku. Wędrował po okolicy nocą, jakby nie było w tym nic specjalnego. Cienka granica między odwagą a szaleństwem, co? Może być ciężko. Will pay for Bolter Levers. Missing. Have you seen this woman? Nie. Dobra, ja was zabiorę na dobrą przejażdżkę. Teraz dobrze by było zrobić misję, która się nazywa Zgromadzenie. To jest główna. Tak, to, jak to się... A, główna. No okej, okay, ja szukam tych pobocznych, no okej. Okay. Zgromadzonko na śniadanko. Dotrzyj do ołtarza. Przytrzymaj H, aby stworzyć zawody fabularne. Nie, nie rób tego. Ala, wsiadasz? Mhm. Brum 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 brum. Nie, ten silnik. Brum 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 brum. Ja się sobie rozwaliłem zawieszenie, no kurde. Pit stop na szybciutko. Szybciej jak Formule 1. No. Potrzebujemy pomocy. Jeśli mnie słyszysz, jesteś blisko. Jesteśmy odcięci w naszym domu, a mój mąż umiera. Proszę, niech nam ktoś pomoże. Pomaga mi? Są bardzo nie po drodze, więc możemy później, jak będziemy wracać, się pomóc. O nie, pomóżcie, mój mąż umiera! Dobra, później będzie po drodze. No i będziemy wracać. Nie, okej. Okay. O nie, mój mąż, nie, tylko nie to! No okej, okay, spoko, chwila, będzie wracać. Zdarzy. Jak będę wracał z Biedronki, to ci pomogę. Jest, jest, no, dokładnie. Ale rzuca tym samochodem całe opony przybite na mnie. Widzę, że jakiś challenge. Puknę wszystkie drzewa, dendrofilu. Samochody też widzę. Panu muszę naprawić. To gdzieś nie można już naprawić, no cóż. Dobra, przyjdę. Siadam, możemy jechać. Co się stało? Siadam, możemy jechać, nagle tak się pali jako martwy. Idealnie nas zjadły. To jest tak, siadaj, jedziemy, dawaj, szybko, je, bum. No, tak było. Gdzie jesteś? Tutaj. Okej. Okay. Teraz już wiem. Więcej info niż na wschodzie. Info od myszaka jest wspaniałe. Dobra, dobra, okej. Okay. Gdzie jesteś? Tutaj. Okej, okay, dobra, teraz tak, gdzie? Po drugiej stronie, ja się zaraz pił. Dobra, pojadę po siebie.
No ale ta gra też ma jakieś upośledzone respawny, naprawdę. Gorszy niż Call of Duty. Idź po niego. Dobra. Ale gdzie idziesz? No tu jest sobie tutaj... Okej. Sklepik. Wydarzenia społeczności. Nie, dzięki. Z kebabem. Się dziwię, że się sanepid do tego nie przywalił. Palnik na kebaba, to co odgrzewa tego kebaba cały czas, non stop, jest centralnie styka się z lodówką. I tutaj to samo. No. Syf jest jak cholera. Dobra, trzeba to razem. Razem na spokojnie. A się ominać te chwile. A, udało się to. No elo. Przyprowadziliście Virale. Przepraszam bardzo. Five people trapped. Meet shelter. Kurde, trzeba szukać teraz wszystko tutaj. No sama różna. Tak, już na pola. Pieprza kotwiczką, jeszcze upadł na rej. Panie, tak łatwo tą kotwiczką się nie manipuluje. Nie. Kaspian tu jest, o nie. Ja podziwiam, jak Krain potrafi sprintem wbijać po tych schodach. Który Krain? Wszystkie. O, tak, widzisz tam na dół? O, widzisz tą wodę tam? Mhm. Skocz tam. Nie mogę cię zrzucić. Tam leży maczeta chyba? Dobrze widzę? Co? Tam leży maczeta, dobrze widzę? Maczeta? No, coś się świeci zielonego. Co ci się tam świeci? Oho, za dużo grania. Czemu tam skoczyłeś? Jeszcze się wziął, zabił. Idziemy. Widzę maczetę, muszę tam skoczyć. Żebym się świecił. Chcę do wody, a nie na skałę. Księcił do wody swoją rację, poza tym ze skały nie było widać, bo nie widziałem. No chodźmy tu ulecz. Nie mogę, bo inni gracze czekają na mnie. Muszę. No, bo jaka wymówka. Nie mogę cię uratować, bo inni gracze na mnie czekają. Najpierw każe tu skoczyć, a jak skacze, to nie pomaga. No, patrzcie, żartowałem przecież. To był troll. Just a prank było. No nie. Co za drzewa tutaj? Konary właściwie popsute, połamane w 10 miejscach. Coś takiego sadzi sobie w ogrodzie. No jednak, ty się lubisz dopierdzielać, co? No, patrz, no zasadził sobie taki daj ludziom żyć jak chcą, okej? Okay? Każdy robi swój ogród, dobra? Będę się kurwa ogrodnik obudził, ja nie mogę. Ja, kto tak sadzi? Za miejsce, nie do życia. Poczekaj, jestem w stanie zobaczyć, co jest nad tym? Stań ktoś proszę tutaj, o. Na tym badylu, bo się z ciebie wybije i zobaczę, co się dzieje w środku. Okej. Okay. Czy ja się mógłbym z ciebie wybić? Proszę, gro, wybij się z ptaka. Nice, nic tam nie ma. Dosłownie jest pusto tam. W sensie nie. Jest
to miejsce, jest ta lokacja, ale jest kompletnie pusta. Nie jest. Ty? W sensie nie ma ludzi tam żadnych. No jakiś stoi jeden, co najmniej. Co ty gadasz, masz... Nie, no stoi tam jakiś grzetek. Nie wiem, czy ten, który ma być, ale tam jakiś stoi. Gropy, Lizy. Dobra, jak już jesteśmy wszyscy, moglibyśmy po prostu zobaczyć, co tam w środku jest. Nie, nie ma tam nikogo. Nie, no jest, serio. Nie, jedna osoba tam na pewno stoi. A to nie są te dzbany takie? Kurwa, no za mało czasu jest, żeby zobaczyć. A dzbany może też tam jakieś są, nie wiem. Zróbcie screena w locie i po sprawie. Możliwe, że to był dzban. Wciągnęło nas. Na pewno tylu ludzi nie było, to był ten dzban, ja rzeczywiście, mógł być ten dzban. Tych mord chyba też nie było, chociaż nie wiem. O, nie nie zwróćcie uwagi na nie. No nie, tam są posągi stóp. Kan? Co oni ci zrobili, stary? Teraz zrozumiałem, jak bardzo błądziłem. Otworzyli mi oczy na prawdę. Ten głos w ogóle nie mówi tego, co robi ta postać. Masakra. Matka jest łaską. Matka jest życie. Matko błogosławiona przez słońce. Wielbimy cię. Matko błogosławiona przez słońce. A msza jak każda inna. Matko, objęcia z zębiurami. Nie, wiesz, to jest bullshitem. To, że jakieś zombie są? Matko, pełna łaski. Mówię wam, że to kadzidło. Jest to magiczną rzeczą. Dzieci Słońca, przyjmijcie dar Matki i pozostańcie wierni jej drodze. Zachnij się. Matka, dziękuję ci. Co się dzieje? Kurde. Pozostań wierny drodze, ponieważ dopiero się rozpoczęła. Co się ze mną dzieje? To niemożliwe. Nie wierzę. Twoje i moje losy są ze sobą splecione. To niemożliwe. Nie wierzę. Uwierz we mnie, Charyst, tak jak ja wierzę w ciebie. Kim ty jesteś? Matka. Twoim starym. Oho. Poczułem twoją obecność. Samolocik leci. Nie mogę biegać, what the fuck? Jesteś zbyt zjarany. A jak to piwka działa? Tak. Rozumiem, że wciąż czujesz się zagubiony. Nie ma się. Zawsze tak jest za pierwszym razem. Taki trans trwa kilka godzin. Hehe, wlazłem na lampę. Czyli ten gryzoń mnie nie zabrał. Niewidzialne ściany trzymają nas tu w środku. Gryzoń był prawdziwy, ale nie próbuj tego ponownie. Nie jesteś już chroniony aurą matki. Niemniej jednak twoja dusza i krew zostały oczyszczone. Jak długo będziesz kroczył właściwą ścieżką, będziesz odporny na wirusa. Zawierz matce. Czyń dalej to, co zacząłeś czynić, a otrzymasz odpowiedź na wszystkie swoje pytania. Skontaktujemy się z tobą. No okej, okay. Dzięki za... No, odzwonimy. Spokojnie. Lena? Lena, no dalej odpowiedz! Kylo Ren? Lena, dzięki Bogu. Posłuchaj mnie uważnie. Nie wiem, jak długo to potrwa, ale jestem odporny. Widziałem ją. Matkę, znaczy, przemówiła do mnie. W
wpadłem w jakiś trans, a zombie mnie nie atakowały. Lena? Halo? Pomagaj dalej dzieciom słońca. Nie jestem w stanie zjechać tyrolką. What the fuck? Bo ogólnie możemy jeszcze sprawdzić tą wodę. Powiedzieli, że znowu skisła. I trzeba będzie chyba powoli kończyć. To leci na mordę. Już grę kończymy? O mój Boże. Kto wozi w bagażniku w samochodzie jedną rolkę taśmy? Tak na samym środku bagażnika. Wiadomo kto, jest to jak ktoś wozi pustą puszkę i części metalowe. Niewiele jeszcze w życiu widziałeś w takim razie. Jeszcze puszki i taśmy w samochodzie nie trzymałeś to. Gwoździe. Ja zawsze w pustym bagażniku wożę ze sobą taśmę w razie czego. No to też okazja czyni okazjobiorcę, nie? Nigdy nie wiesz, to kiedy się taśma przyda. To drewno brzmi jak jakieś bedle. Przestawił samochód. Pytam, ogląda jak jakaś Opla na sprzedaż. No, niezła, niezły przebieg na minusie. Fajnie, fajnie. No i przewróciło nas. Dobrze to. Masz Kasper za swoje. Chciałby się do będzie lżejszy. Czuję się jakbym jakiś point of view samochodu robił. Help me, help, help, help. Bardzo w wyjechaniu stamtąd. Ej, czemu wsadziłeś mi tam auto? Gdzie te bomby? Tutaj. Tak, zobacz co tutaj. Co mu się stało w ogóle? Co jest? Samochód mi się zrosił. Wydaje nam się, że mógł się tu w okolicy rozbić samolot. Co? Tak. Widziałem jak spada. Co ty gdzie? Co to jest? Nie wiem, kiedy jest. Podejdź do tego. No to ty przyszli samochód totalnie, nie? No, co jest? Da się go w ogóle wydostać stąd? Ja mam sposób na wydostanie go. Ale go urwał. Ja
jedzie w samochodzie. Co? Kolejna polewała? Czysto. Nie wiem jak to zrobiłeś, ale koło jest po drugiej stronie barierki. Jedziemy! Oh yeah! Dobrze, schowałam głowę. O jest, o jest, a, ja go chciałem tylko przepchnąć. O nie. Wzrost poziomu kierowcy, no nie, nie kurwa, boję się regres. No. Cię widzę, co się dzieje. Powiedzcie mi, jak to się skończy, co na tych rzeczy. Nieźle. Leczy ci gracz myszołowy, okej. Dobra, jedziemy do tego. Do pompowni? Tak, samochody. Oni jadą. Do fabryki wody. My sobie polutujemy samochody trochę. No to jest lepsza robota. No nie mogę. Nie ma. A jest to. Śruby. Fajnie. Kurza kompozytu. Pusty bak. Trudna sprawa. Dzięki. Szukanie elementów do łazika. Pozdro. Dzięki, gro. Butelka z benzyną. Fajnie, tylko szkoda, że samochodu nie ma. Ale benzyny już mamy. Nie wiem. 23. Prawie połowę. Odpalisz misję susza? Aha. No nie, nie, dobra, nie bijemy się z nimi, nie chcę się. Suszan. Ale urwał mi. Proszę mnie zostawić. Chcę się bić. Co to? Paliwko, butelka z benzyną, pięknie. Znajdź wejście, ale dokąd? Panie, jestem gdzie indziej zupełnie. Panie, kto pan tak z butelkową? Piękny głaz. Bardzo piękny głaz. Co ty się bawisz w Mode Pie? Nie, 8 zaczerka tak mówi. Osoba wrosła. Taki ładny głaz. Bardzo ładny głaz. Niebieski kwiat i kolce. Niebieski kwiat i kolce. Ty powiedziałeś kiedyś kolczasty kwiat i kolce. Ja? Tak. Pamiętam, że ktoś to jeszcze właśnie jakoś przekabacił, ale nie wiem, czy to ja robię. Ja mówiłem z kolczastym kwiatem? Tak. A, to nie zombie. Co skręciłem im kark? Nie, to ja. Ale wjadę w tego zombiaka, nie mam. Nic się nie da. Wow, one latają. Kurde. Nie, zabolem. A nie spodziewałem się, że oni jeszcze pracują nad tą grą, że w ogóle coś się dzieje, że się coś czasem pojawi. Myślałem, że ta gra już dawno leży i kwicza tutaj, co? Tu coś tu się dzieje? Myślę, że to ten pan marchewka wymyślił. Wstrzymaj się, B. Co do domu można się włamać? Wyłącz te latarki. Jakiś kościół mi się przed mordą pojawił. Widziałem już takie wdzianko. Robiłeś wcześniej dla Raisa, co? My? Właściwie to nie wiem. Nie mówili. Dopiero się przyłączyłem. Nie kłam, palancie. Co wy tu dupki do cholery robicie? Nie wiem, nie wiem! Zdajesz sobie sprawę, że twoje życie wisi na włosku. Okej, powiem. Ale wiem tylko, że szef miał plan. Zatruć ujęcie wody i okraść ich wszystkich. Przynieśliśmy kilka trupów.
Wrzuciliśmy do wody. Jezu, ale z was popaprańcy. Kto jest szefem? Gdzie go znajdę? Nie wiem. Mówiłem, dopiero się przyłączyłem. Nie chciałem tego, przysięgam. Tak? Tylko wykonywałeś polecenia, co? Zobaczymy, co Jazir na to powie. Jemu będziesz sprzedawać swoje wymówki. Przewójciu, nie rób tego, zlinczują mnie. Nie chcę umierać. Nie tak. Fajny, gościu ma miecz jak ten, jak jakiś Illidan normalnie. Tu nie byliśmy dwa razy już? Bo tak. Pięć razy? Jeez. Jaki recykling. Muszę wkręcić korki. Jazir, jestem w pokoju. Przyślij tu więcej ludzi, migiem. I nie pozwól nikomu pić wody. Co się stało? Kilku bandziorów wrzuciło do zbiornika zwłoki. Trzeba je wyłowić i poczekać, aż woda będzie się nadawać do picia, jasne? Jasne, dzięki. Jasne? Jasne. Łubu, dubu, bum, bum, gruch. Jakieś znajdźki małe? Gdzie? W rurach. Może? Nie pamiętam. Że do rurów się dostaje. No nie, komar nie przyjdzie. No, żyły! To fuck? Go! Komar, komar, nie widziałem komara. A tak serio, to ostatnio, ja ostatnio nie widziałem komara, tak no z dwa lata już komarów nie widziałem. No też rzadko widzę komary. No, ja niestety je widzę, bo mam kurde jeziora dookoła, kurde. Byliśmy w Tarnawie z Alą, to o mój Boże, co tam się działo? Jak się weszło do lasu, to tam po prostu takie chmary, takie dosłownie chmary, takie roje komarów, czarna plama latająca. Chcieliśmy no pójść na strumyczek, ale kurde nie szło. No idziemy na strumyczek i po prostu haps, weszliśmy haps, metr haps, do haps, lasu. Haps, haps, haps. No i nie, czegoś nie było w tej wodzie. Tak jest, te są... Ciała są? Tak, ale w którymś kącie jest chyba... Wystrzymaj się krawędzi i popływaj dookoła. Czy się da wpłynąć gdzieś? Nie, bo tutaj po prostu jest chyba ta skrzyneczka żółta z planem jakimś. Przy dnie nie widać. Tu nie mogę. O jest, znalazłem, tutaj jest. Tu gdzie? Ma bramy się w krwi. A tu jest, rzeczywiście. Plan Super Mołotow! O właśnie, był już, taki, był już jeden taki plan Super Mołotow. Nie, ja ci rzuciłem po prostu stworzonego Super Mołotowa. A! W ten sposób, no tak, to ma sens. No nieźle. No dobra, to chyba będzie tyle na dzisiaj. No też jak myślę. Nieźle nam poszło i tak. No, zrobiliśmy już... Dużo. Fabularnie zrobiliśmy ponad połowę już. Duży epizod. Żeby skończyć... Ranga, ty masz w tej chwili... Czyli zadanie jest zgromadzenie. No to jesteśmy już za połową. W tych głównych zadaniach, w pobocznych, no to... Na pobocznych jest do zarąbania. Ale jak skończymy fabułę główną, możemy dalej pomocne robić, nie? Tak, tak, można. Ja myślę, że trzeba ten, pocisnąć do końca i sobie pojeździć, porobić rzeczy. Żeby już nie truli dupy z tą matką, Polką. No. Żeby też zrobić ukryte zakończenie, wtedy też nie będą truli. Znaczy, będzie można tę misję robić dalej, ale nie będą... Ej, chodź tutaj, chodź na pomoc. Nie wiem, właśnie. A można oba zrobić? Tak, można zrobić zakończenie. Są dwa zakończenia ogólnie w grze i jedno ukryte. No myślę, że trzeba to porobić i tyle, a później sobie pojeździmy, porobimy jakieś przypały dodatkowe i będzie git.
No, ale tak nieźle poszło. Kurde, nie spodziewałem się, że ta gra tak dobrze się trzyma jeszcze. Ja myślałem, że ta gra była taką średniawką PA, a tak spoko się trzyma. Nie jest fajno. I też nie spodziewałem się, że tu jest tak dużo rzeczy, typu właśnie te, że można jakieś wyścigi sobie robić, jakieś challenge, to jest... Można wyścigi. To jest spoko, jak ktoś ma ochotę takie rzeczy robić. Fajnie, że oni pomyśleli, że można to wyłączyć, a jak ktoś chce, może porobić. Spoko sprawa. Tak to jest z tymi grami teraz. Kupujesz jedną grę i możesz do końca życia w nią grać. Tak. Kurde, z jednej strony fajnie, a z drugiej strony, no kurde. Weź to zrób wszystko. No. Dobrze, ja nie mam tej choroby na robienie wszystkiego, bo bym chyba wykitował, cały czas będę na poziomie Wiedźmina 1. Na Wiedźminie 3 wykitowałem. No teraz ale zrobiłem wszystko. Ja sobie teraz planuję właśnie pobrać jakiś save gotowy, 100% aż idealny do gry, nowe gry plus i wbić się na ten, na Switchu. Synchronizować sobie save'y i na Switchu grać od nowa w New Game Plus. Bo oczywiście jestem takim psycholem, który kupił na Switcha grę z jakiegoś powodu. Nieokreślonego przez nikogo. Jak ja długo milczę właściwie? Byłeś wyciszony? No. Och, ja... Pół roku. To ogólnie to cześć, bo ani razu mi się nie odezwałeś. Fajnie, że jesteś. Dobra, już kończymy, nie wiem, czy byłeś? Okej. No, nieźle.